proszę za mną. Sergej! Panie kapitanie! Gotowe. Raportuj. Czwarty szwadron KT i cała dywizja Frunzberg. Zdezerterowali. Generał Worchis już je? Jest na naradzie. Nikogo tam nie wpuszczają. Bzdury! Natychmiast i człowiek zamelnować. Co ci biedni czarodzieje im zawinili? Znalazłeś Dergofa? O tak! Rozmawiał z przyjaciółmi mojego ojca. Biedacy. Nawet na chwilę nie mogą się oderwać od polityki. Mam nadzieję, że po koronacji pozwolą sobie na odrobinę wytchnienia. W cesarstwie szykują się jakieś zmiany? Naprawdę się nie domyślasz? Cesarz wezwał cię przecież nie bez powodu. Dużo wiesz. Muszę. Co twój ojciec ma z tym? Co? A jak... Bywaj. Co ci biedni czarodzieje im zawinili? Nente mire detre. Nente mire detre. Najjaśniejszy pan Fedlerzyłem, Esetten, Wathern, Geralt. Jak śmiesz? Jego wysokość byłby już zimnym trupem, gdyby dziś w nocy moi ludzie nie zatrzymali skrytobójcy. I myślisz, że to daje ci prawo do takiej arogancji? Myślę, że następny zamach to kwestia czasu i nie wiem, czy znów nam się uda. A co tutaj robi wiedźmin? Żegnam oziemble. Nente mire detre. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód, a może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie wypadłeś za dobrze w roli ojca. Ciri uważała cię za zagrożenie. Jeśli nawet chciałaby ci coś przekazać, nie sądzę, żebyś chciał to zapamiętać jako jej ostatnie słowa do ciebie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was
Nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Nie. To nie nasz, tylko... no... zdobyczny, że tak powiem. Ludziska porzucili dobytek w pośpiechu i tak trochę szkoda, żeby Redańczycy rozszabrowali. Znowu idą zmiany. Myśmy już przywykli. Czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda. Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Czego chcecie? Dobry. Witajcie.
Mistrzu Ord. Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźm. Znam waszą renomę, mistrzu Ord. I nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Dubhen Hern Am Gladal Morham Fean Esin. Mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. Zgadza się. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie Mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Jakieś wieści z Wizimy? Rusz się! Tempo, tempo! Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj.
dłuższy. O kurwa, Wiedźmin! Dobra, wyłazić. Jak tam popływaliście sobie? A ty dalej o tej dziurawej krypie z Wyspy Mgieł? Miałeś szczęście, że ty i ta mała nie chcieliście z nami płynąć. My sami ledwo dotarliśmy do brzegu, taka była obciążona. I tak byście się nie zmieścili. I śmierdziała rybim łajna. Ukradliście tę łódkę. Pożyczyliśmy tylko. Przecież wiedzieliśmy, że to twoja. Myślisz, żebyśmy drucha tak bez mydła wychędzili? A co dobre. Czyli teraz mi ją oddacie. No bój się Bogu, Wiedźminie. Po co ci łódka w tych chaszczach? Dobra, nie było tematu. Co tu robicie? No przyjechaliśmy w interesach. Wiesz, ciężkie czasy. Wszędzie trzeba szukać zarobku. Okolicy poszukiwali geodetów? Przekwalifikowaliśmy się. Teraz jesteśmy inwestorami. To znaczy? Kryć się! Idą po nas! O? Co się dzieje? O nas ani słowa. Gdzie krasnoludy? Jakie krasnoludy? Nie udawaj, że nie wiesz. Ścigamy ich od wczoraj. Ukradli złoty kielich wielebnego Michelisa. Każdy, kto pomaga przestępcom, stanie przed świętym trybunałem wiecznego ognia. Kto to ten wielebny Michelis? Świątobliwy wędrowny kaznodzieja, namaszczony przez samego hierarchę. Uwolnił już tysiące dusz. Przez uwolnienie rozumiesz wyzwalający ogień stosu? A da się jakoś inaczej? Grozicie mi? Nie podoba mi się twój ton, odmieńczu. Nie zmuszaj mnie, żebym nauczył cię szacunku do sług wiecznego ognia. Spróbuj. Medalion drży to miejsce mocy.
Dalej. Zatrzymajcie się, proszę! O co chodzi? Żołnierze ich związali w chacie! Kogo? Mojego ojca mają! I wuja Boguta, i Klimka! Poratujcie! Czytać nie umiem. To się sprawdzi. Klnę się na bogi, że... A, bluźnierca! Dawnośmy nikogo końmi nie włóczyli. Litość! Spróbujcie! Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Ha! Klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bywaj. Co z Tenerczykami, co tam mieszkają? Jak to co? Zasiedli się ich gdzieś. Lud tenerski musi jakoś tam zapłacić za to. Święty ogniu! Święty i wieczny! Coś taki dałeś nam siłę! Ona się skończyła! W końcu do domu wrócimy! Naszych granic. Ja tam nie mam do czynienia. Dzięki ci składamy! Jak bólek poszedłem prosto z ulicy. Święty ogniu! Święty i wieczny! Dałeś nam siłę, by nie przyjaciół przepędzić za jarugę! Dzięki ci składamy! Jak ty to tylko choroby przenoszą! Dyfetyzm i dyzercja! Precz! Honor i ojczyzna! Decydujesz się? To mieć kawał ziemi można dostać. Klewę z Maliborem czy Carreras. Ta czarna ziemia, zarazana. Nic tylko mieć. Uważaj! Powiesi ci za gospodarkę się zabrać. A co z Tenerczykami, co tam mieszkają? Ja wiem co. Zasiedli się. Lud tenerski musi jak... Hej! Przeteczne świętym ogniem wyglądać. Milk świećmo! Pokorałeś się ze strachu! Brać go! Z dwóch stron go obejdźcie! Rozwiąż mnie! Szybko! Rozwiąż mnie! Szybko!
Dziękuję. Trzeba cię opatrzyć? Poradzę sobie. Łowcy mogą wrócić. Mnie już tu nie znajdą. Powodzenia. Przyda się. Jedź, Putka! Możesz popatrzeć, ale stary... jak ty, to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercja. Kurwa! Niech żyje Radomir. Co znowu? Od razu poznałem, że to Nilfgaardczyki, szpiegi znaczy. Ukrywa ich od tygodnia. Pewny jesteś? No tak, z tego Skaro zawsze był przehera. Kiedyś to mi miedę zaorał złodziej, ja zaraz pokażę, który to. Tędy. Tutaj, panie, to on. Czyś ty oszalał do reszty? Podobno ukrywasz w domu nilfgaardzkich szpiegów. Ja przenigdy. On tak nam opowiadał? Pójdzie z nami. Ty draniu! Dać go. Litości, panie. Dość tego. Witajcie. Obserwuję was. Co? Co kurwa? Nie plątać się! Czarownice, fałszywi zdrowiciele, handlarze, amuletami i fałszywi nieludzie wyjęci są spod prawa. Każdy, kto udziela im schronienia, będzie osądzony i stracony z woli Świętego Trybunału Wiecznego Ognia. Znaczy się wiedźmy palić będą. A gdzie oni tu wiedźmy znajdą? Znajdą, ty się nie bój. Czarownice,
fałszywi uzdrowiciele, handlarze amuletami i parszywi nieludzie. Obserwuję was. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Srebrny wiedźmiński miecz. Jak? Cudo! Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, wiedźminko. Co to za inskrypcja? Stare wiedźmińskie motto. Też miałem kiedyś podobny miecz, ale ten jest lepszy. O wiele lepszy. To trzeba go wypróbować. Radowid miał wiele wad. Okrutny, porywczy, chorobliwie ambitny. Ale nie można mu było odmówić taktycznego geniuszu. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał najeźdźca z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą. Włącznie z Nilfgaardem. Po zwycięskiej wojnie z Nilfgaardem przyszła pora na dokończenie łowów na czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłonęły w zajętych przez Radowida Temeri i Edir. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i zdobowców, nie ludzi, a rzekomych heretyków. Wolność pod berłem Radowida dla wielu okazała się gorsza niż wygodna. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Emhyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nimbu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Wielu wyspiarzy myślało, że Svanrige będzie marionetką w rękach swej ambitnej matki. Młody król szybko jednak udowodnił, że będzie rządził samodzielnie i to twardą ręką. Zmęczony wiecznymi swarami z jarlami, postanowił wprowadzić na wyspach jedynowładztwo na wzór kontynentalnych monarchii. Udało mu się to osiągnąć, ale dopiero po przelaniu krwi wielu swoich rodaków. Cirilla Fiona Elenriano, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o wyczynach popielatowłosej wiedźminki, głośno było od Jarugi po góry Kowiru. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Yennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach. Śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda, powiecie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej.